Siemaneczko, z tej strony Wodzu, a to jest kolejny odcinek Wiedźmina 1, napierdalamy! I od razu was z góry przeproszę, bo niestety jeden odcinek mi się zepsuł. Tak jak mówiłem, że chcę wrócić tutaj, na ten las na bagnach. Przypłynąłem tutaj, wpadłem do tego gaju dla druidów, gdzie aktualnie jesteśmy. I mi się skreszował odcinek, przykro mi. Jednego będzie mniej, po prostu tyle. Słuchajcie, musimy tutaj porozmawiać z druidami na temat chłopca, który gdzieś zaginął na bagnach. Zaraz się dowiemy, co tu się dzieje. Z tego co ja pamiętam, to był ten druid, z którym trzeba pogadać. A może nie ten, ale wydaje mi się, że ten. Słucham cię, wędrowcze. Czyli to nie ten. Któryś jeden z tych druidów. Chyba, że ja go mam zaznaczonego. Tak mi się wydaje. Czy nie? Nie mam go zaznaczonego. Krąg żywiołów, gracz, gaj druidów, ognisko. Nie. Poszukiwany? Też nie. Zbłąkana owieczka, to jest to. Wskaż zadanie na mapie. Okej, mamy zaznaczonego druida naszego, z którym musimy pogadać. No i co, to ten? Bywa. Chwila. Ej, a może to ten? Kurde, nie wiem. Słuchajcie. Słucham. A, dobra, jest wszystko. Szukam zaginionego chłopca z wioski cyglarzy. Nie widzieliśmy żadnego malca w okolicy. Cyglarze twierdzą, że porywacie dzieci i zmieniacie w driady. Czyś ty zgłupiał? Przyjmujemy tylko dorosłych. Mało kto wytrzymuje nasz styl życia. Dlatego Hierofant wyruszył szukać nowych kandydatów. Z dzieciakami są same kłopoty. A co do driady, to sam ją spytaj. Bywaj. Okej. Gdzie ta driada? Gdzieś tu była, zielona taka, kręciła się. Ziomeczku. Tam jakieś wilki chodzą. Ale driady to ja nie widzę, słuchajcie. W ogóle w tym gaju druidów ta gra jakby się lekko cięła, jak ja biegam, nie? Nie wiem czemu. O, dobra, widziałem ją. Gwynblade. Gdzie ty mi uciekasz? Gwynblade. Szukam chłopca z wioski cyglarzy. Mieszkańcy osady twierdzą, że został porwany przez druidów, którzy chcieli go zamienić w driadę. Driady to tylko dziewczynki. Nie ma wśród nas chłopców ani mężczyzn. Wiem, że to głupie, ale upewnić się chciałem. Chętnie pokazałabym ci, skąd biorą się małe driady, ale... Ohohohoho! Tak? Chcę być wierna tradycji wyniesionej z Brokilonu. My, driady, bierzemy sobie mężczyzn tylko po to, żeby mieć z nimi dzieci. I nie wybieramy byle kogo. Tylko silnych i sprawnych osobników. Chcemy mieć pewność, że dziewczynki odziedziczą korzystne cechy ojca. Jestem wiedźminem. Czego jak czego, ale braku sprawności fizycznej nie można mi zarzucić. Wierzę, ale w dawnych czasach mężczyzna musiał udowodnić, że jest dobrym myśliwym. Przynieś mi skórę wilka. Dobrze. Wrócę ze skórą wilka. Okej. No to idziemy gdzieś tam. Gdzieś tu jakiegoś wilka spotkamy? Czy nie? Gdzieś tutaj po drodze były wilki, pamiętam. Tych oczywiście w gaju zabić nie mogę. Czy to po drugiej stronie chyba były? Tych w gaju zabić nie mogę, no bo to są już wilki oswojone. I nie mogę z nimi walczyć.
O, słuchajcie, widzę wilka. A wezmę sobie topór na niego. Tak? Ile ich tu jest, kurwa? Oni nic nie robią. No, może nie tak, nie do końca nic. Słuchajcie. Piru. No dawaj, Geralt, dawaj. Dawaj w bok, nic, Geralt. Dobra. Tego zasieczemy. O. Jeszcze jeden? No dawaj, Geralt, atakuj. Atakuj, Geralt. Dobra. Mamy wilczą skórę. Dobra, wracamy. Później pójdziemy do Waski powiedzieć jej, że... Że co? Że nic nie wiemy na temat chłopca. Że to nie druidzi, ani nie driady. Ja bym z tym ziomeczkiem jeszcze porozmawiał. Gdzie jakiś Jeywin, Jeywin. Albo raczej z elfickiego to Jaewin po prostu. Słucham cię. Gwynblade. Rozmawialiśmy o tym, skąd się biorą małe driady, pamiętasz? Owszem. Widzę, że myśliwy wrócił z polowania. Czy masz skórę wilka, o którą prosiłam? Sprostałeś zadaniu i udowodniłeś, że jesteś zdolnym myśliwym. Ale jest jeszcze jeden szkopuł. Słucham. Wiedźmini są bezpłodni, a my, driady, nie uznajemy seksu bez prokreacji. Nawet seks bez prokreacji może być korzystny. W jaki sposób? Wytłumacz. Ja pierdolę, co to jest? Co to za odpowiedź? Seks rozładowuje napięcie. Sprawia, że ciało i umysł lepiej funkcjonują, a więc są sprawniejsze. Chyba masz rację. My, driady, musimy być czujne i sprawne, żeby bronić brokilonu naszego domu. Poza tym moje ciało jest dziełem natury i domaga się miłości. Chcesz iść ze mną? Tak, zostań na ten dzień moim mężczyzną. Badumc! Udało nam się! Co, Geralt zrelaksowany, co? Można z nią jeszcze pogadać? Wiesz już, skąd się biorą małe driady? Wiesz już, skąd się biorą małe driady? Dobra, laska. Dobra, pogadamy z tym ziomeczkiem tutaj. Witaj w gaju druidów, wędrowcze. Witaj. Spokój i harmonia tego miejsca pozwalają mi oczyścić umysł. Przychodzę tutaj zawsze, gdy muszę zebrać myśli. Tu nawet wiedźmin jest mile widziany. Jeszcze słowo o akceptacji mojej odmienności i odnalezieniu domu, którego nigdy nie miałem, a popłaczę się rzewnymi łzami. Nie bądź cyniczny, człowieku. Ujawniasz tylko swoje kompleksy. Zawsze chciałem spotkać elfiego psychoanalityka. Spędziłem wśród was dziesiątki lat i znam ludzi na wylot. Jesteście równie skomplikowani jak konstrukcja cepa. Dziesiątki lat? Jeśli tak długo obcowałeś z ludźmi, upodobniłeś się do nich bardziej niż byś chciał. I kto to mówi? Specjalista od potworów. Widzę, że trudno cię przegadać. Jestem Geralt. Jestem Jeywin. No, Jeywin, jednak Jeywin. Tak. Rozglądam się za wiedźmińskimi zleceniami. Miałbym do ciebie prośbę. Chodzi o list, który musi dotrzeć do Wyzimy. Niestety nie jestem tam mile widziany. Jako wiedźmin powinieneś poradzić sobie z potworami po drodze i uniknąć problemów ze strażą. Komu trzeba przekazać list? Gdybyś zechciał go dostarczyć do krasnoluda Vivaldiego i odebrać odpowiedź, byłbym zobowiązany. I tak wybieram się do Wyzimy. Zrobię to dla ciebie. Dziękuję. No, ciekaw jestem.
No oczywiście, że przeczytamy. No proszę. Czyli Vivaldi jest zamieszany w co? Vivaldi jest zamieszany w... partyzantkę elfów. No niedobrze, niedobrze. Jak się przestraszyłem przez chwilę, a to są tylko te golemy, tak? Trolle, które Bilbo Baggins przegadał i zamieniły się Co to jest? Kurwa! Zabiło mnie! Ja pierdolę, nie wierzę. Tylko czemu? Dobra, znowu mnie cofnęło do rozmowy z druidami i z tą driadą, także ja to wszystko szybko zrobię. A... my będziemy się zaraz widzieć pod domem Waski, także trzymajcie się, do zobaczenia za sekundkę pod domem Waski. BUM! Jesteśmy przed domem Waski! Tak jak mówiłem. Zobaczymy, co babcia ma nam do powiedzenia. Także chodźcie ze mną. Kółko wzajemnej adoracji? Coś w tym stylu? Panowie są blisko. Druidzi nie porwali waszego malca, ale nie wiem, co się z nim stało. Jak znajdę chłopaka, dopilnuję, żeby dotarł do domu. Otaczają nas wrogowie. Chłopiec przepadł i niech to wszystkim będzie przestrogą. Musimy być czujni i gotowi. Gotowi na co? Wodni panowie są blisko. No, czy w sumie nic nam nie powiedziała. W sumie nic. Bywaj. Słuchajcie mnie, albowiem przekazuję wam nauki trzykroć uświęcone. Sprawdzimy dziennik, co tam może być. Słuchajcie, to wracamy do Wiedźmy, bo powinniśmy się dostać do Kalksztajna, z nim porozmawiać o nowych informacjach, które posiadamy, i do Vivaldiego zawieść list od tego elfa Jaewina. Także chodźcie ze mną, chodźcie. No, jest nasz przewoźnik, ćpunek mały, czy tam dealer. Co? Przewieź mnie na drugi brzeg. Czas to pieniądz, zdecydował. Dawaj, dawaj, młody, dawaj. Jesteś gotowy? Tak jest. Tak, płyńmy do miasta. Płyńmy, płyńmy. Thank you.
No i jesteśmy w zimie. Moi drodzy. Dobra, uderzamy teraz do handlowej. Do wyzimy handlowej. I do Kalksteina i Vivaldiego. Fajna jest ta muzyczka, nie? Naprawdę fajna taka. Fajna, po prostu fajna. Krajobrazy ładne. A, w zimy klasztornej, nie handlowej. Przepraszam, pomyliłem. Ale powiem wam, że zawsze mi się marzyło, żeby się przenieść do średniowiecza. A jeśli byłoby to średniowiecze fantasy, zajebiście. Naprawdę. Ciekawa rzecz, ciekawa rzecz. Okej, zaznaczymy sobie na mapie. Słuchajcie, po drodze są. Także najpierw odwiedzimy Vivaldiego, a później Kalksteina. Także chodźcie ze mną. Świetny plan. Świetny plan. Ja wiem, że świetny. Dobra, okej, tędy nie przejdę, tak, jasne, tradycyjnie. Czyli powinienem skręcić wcześniej, jasne, jasne. Wszystko jasne. O, jest Zoltan, nasz ziomek. Ale nas teraz interesuje... Krasnolud. Vivaldi. Co cię sprowadza, Wiedźminie? Rozpracowałem sprawę kontaktów Azara Javeda. Ciekawe. Przepraszam za podejrzenia. Wiem, że straciłeś kontrolę nad bankiem. Miło, że zdobyłeś się na takie wyznanie wobec krasnoluda. Żaden problem. Coś ci powiem o Javedzie. Może użytecznego. Nawet drobiazgi mogą okazać się przydatne. Trafiłem na jego nazwisko w papierach sprzed kilkunastu lat. Opłacał przez mój bank czesne w szkole czarodziejów w Ban Ard. Nie skończył jej. Usunęli go w trybie karnym. Ponoć zajmował się dziedzinami magii, które nawet naszym magikom wydają się złe i odrażające. Przestał płacić i zniknął z systemu bankowego. A więc masz do czynienia z renegatem i to niebezpiecznym, skoro udało mu się uniknąć śmierci z rąk magów. O, słuchajcie, to mamy przejebane, ale i tak rozwalimy tego skurczybyka. Wszyscy pogłupieli. Co cię sprowadza, Wiedźminie? Mam nadzieję, że uda ci się odzyskać majątek. Nie tylko o pieniądze tu chodzi. Ten bank należał do mojej rodziny od wieków, a teraz jakiś ludzki partacz, bez wykształcenia. Szkoda gadać. I wy, ludzie, nazywacie to prawem i sprawiedliwością? Masz może bramę tajemnicy? Mam.
do resztki mojej kolekcji. Niechętnie się ich pozbędę. Nalegan. Znasz zasadę popytu i podaży? Podaj cenę. Cholerna niewidzialna ręka. Co cię sprowadza, Wiedźmin? Powiemy mu jeszcze o liście od Elfa. Mam dla ciebie wiadomość od Eivina. Od Eivina? Nawet nie muszę czytać, dobrze wiem, czego chcę. Pamiętaj, Wiedźminie, elf, człowiek czy krasnolud, wszyscy chcą tego samego. Pieniędzy? W rzeczy samej, pieniędzy. Niedługo przygotuję odpowiedź dla jej wina. Gdybyś był łaskaw wpaść później, będziesz ją mógł odebrać. Zgoda. Nie licz, że cię wynagrodzę. Jej win na pewno ci coś obiecał. Starzy ludzie. Dobra. Wszyscy przeczytamy. Zrobię tak, żeby wszyscy mieli czas, żeby przeczytać. Okej? Ciekawe, ciekawe. Widać, ten czarodziej był no ambitny, można rzecz tak rzecz ująć. Powiem wam tak, no idziemy do Kalksztejna pogadać z nim. Ciekaw jestem, co nasz alchemik nam powie. Jeśli chodzi o wieżę. Tak. Zebrałem nowe informacje o wieży. No mów, szybko. Spokojnie, już opowiadam. Wcześniej zbudowano dwie wieże, ale obie się zawaliły. Dopiero trzecia spełniła wymagania, bo służyła magowi za mieszkanie i pracownię. Tyle to i ja wiem. Nie masz żadnych rewelacji? Mag mieszkał w niej do czasu zniknięcia. Najpewniej już nie żyje. Próbował ożywić materię, budował gliniane golemy, które mu służyły. To by się zgadzało z legendami o stworzeniu strażnika wieży. Teraz najlepsze. Nic z tego nie pojmuję. Dowiedziałem się o 10 kamieniach węgielnych, pierwiastkach i niciach losu, z których wszystko powstało. Więc stare grimuary nie kłamały. Sefiry! Mogłem się tego domyślić. Wiedziałem, że ten kawałek ci się spodoba. Poza tym jedna z ksiąg zawiera zawiłe wskazówki, jak znaleźć te kamienie. Musimy je znaleźć. Wszystkie 10 sefir. Tak się składa, że mam już jedną. Oto ona. Hokma. Kamień mądrości. Mój największy skarb. Jak rozumiem, powinienem znaleźć 9 pozostałych. Tak. W pobliżu wieży powinien znajdować się krąg starych kamiennych obelisków. Musisz odnaleźć sefiry i umieścić je w obeliskach. Ach, jesteśmy tak blisko. To będzie przełom.
obalę teorie zgrzybiałych profesorów z Oxenfurtu. Zniszczę ich! Zniszczę! Zmiażdżę! Kalkstein, opanuj się. Zanim będziesz mógł niszczyć i miażdżyć, muszę znaleźć te cholerne kamyki, a nie mam pojęcia, gdzie mogą być. W księgach informacje są dość mętne. Przepraszam, trochę mnie poniosło. Pokaż te księgi. Rzucę okiem i wpiszę ci moje uwagi. Jasne. O, proszę. Bywaj. Albedo? Okej, to wiemy tyle, że moi drodzy, na bagnach jest 10 obelisków. Musimy znaleźć do nich sefiry. Mamy już 2. 8 zostało nam do znalezienia. Odnalezienia. Okej, zrobimy to. Jasne, zrobimy to. No i chyba będziemy się tłuc z golemem, co? Na to wychodzi, że jak odpalimy te obeliski, to obudzi się jakiś strażnik wieży. Rozwalimy go. Luz. Słuchajcie, w tym odcinku tyle. W następnym spodziewajcie się, że znajdę te wszystkie pieprzone sefiry i rozwalę tego strażnika wieży. Trzymajcie za mnie kciuki. Yo. Subskrypcja. Dzwoneczek. Like. Do zobaczenia. Yo.